Do tej pory się nie ścigały. Mamy nasze dziewczyny z Wieruszowa z EW Team, które dzielnie nam reprezentują nasze EW Team i startują. Są dziewczyny z innych teamów. Było 10 czy 12 dziewczyn ogólnie, także dzieje się. Dziewczyny walczą, pokazały chłopakom, że można jeździć w Wieruszowie. Zapraszamy do Wieruszowa. Ostatnio w sieci pojawił się teledysk i utwór właśnie dotyczący tego toru Wieruszowa, w ogóle tego całego zajęcia, hobby. Tak więc jesteś autorem tego utworu. Powiedz, dlaczego coś takiego spłodziłeś i jak to powstawało? No stało się to tak, jak się stało, no lubimy to, robimy to, chciałem sprostować wczorajsze słowa Bastka, bo to nie do końca ja jestem tylko i wyłącznie autorem, jest jeszcze Krystian, czyli Knight, jest Zajek, no i oczywiście bez nich też by się to nie udało, oczywiście nie udałoby się to też bez ekipy z Wieruszowa, która nam pomogła skręcić ten teledysk, pobawiliśmy się na rynku, pobawiliśmy się tutaj, no i tyle, no będziemy coś kontynuować za jakiś czas, nie? Przyjeżdżacie do Wieruszowa na ten tor z wielu stron Polski, tak? Bo jesteście gdzieś tam z Jeleniej Góry, jeśli dobrze pamiętam? Jesteśmy spod Jeleniej Góry, z Wojcieszowa, także do Jeleniej Góry nas tam kawałeczek dzieli, ale no blisko. Co was tutaj ściąga i w ogóle na te wszystkie tory w całej Polsce? No co nas ściąga? No zabawa, no jest gość, którego przez przypadek żeśmy gdzieś tam kiedyś spotkali, no i tak... Co mam powiedzieć? Powiem szczerze, nie? Śmieci same się powynosiły, a my zostaliśmy i bawimy się dalej, nie? Tworzymy ten team, tworzymy tą imprezę razem z Damianem, współdziałamy, żeby to jak najlepiej wychodziło. Mamy już duże doświadczenie, obaj jeździmy już dużo lat, ja jeżdżę 8 lat, Damian chyba 6 i chcemy to robić jak najlepiej. Chcemy, żeby Wieruszów był słynny w całym kraju, a już jest, bo od Krakowa przez Warszawę, przez Poznań. No byliśmy już wszędzie, byliśmy w wielu miejscach. Zapraszamy do nas, do Wieruszowa. Panie są przynoszone na miejsce. Milena z teamu kobiecego. Powiedz, jak się jeździ panią na torze i czy to są pierwsze twoje takie oficjalne starty, czy któreś z kolei? Świetnie się jeździ. Nie pierwsze. Jechałam już 2 razy i teraz, no dzisiaj jest super. Co trzeba zrobić, żeby przełamać się, bo jak wiemy, to jest troszeczkę no, inna jazda niż taka na naszych polskich drogach. Chociaż na polskich drogach również różnych niespodzianek nie brakuje na pewno. Wystarczy spróbować raz. Jak się spróbuje raz, to już się jedzie fajnie. Wtedy czuć tą adrenalinę i naprawdę chce się jeszcze raz jechać.